aniołami, tak pragnę śpiewać Ci. Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń. Z aniołami, tak pragnę śpiewać Ci. Święty. Co tu się właściwie dzieje? No dzieje się Boża sprawa. Przygoda jest właśnie, trwa ostatnie odliczanie, 45 minut, 40 minut do koncertu pięknego, muzyczno-poetyckiego, zaduszki jazzowe. Skąd pomysł? To, co najpiękniejsze, rodzi się zazwyczaj w sercu i przez jakiś czas, długi czas. Kiedyś moim zamysłem było już wcześniej to zorganizować. Były takie próby w mojej pierwszej parafii, jak już mówiłem wcześniej. Coś tam się rodziło, była młodzież chętna do śpiewania, do grania. No w końcu po 10 latach, można powiedzieć, jest taki malutki sukces, ale nie mój. Sukces ludzi, którzy chcą to robić. Chcą się dzielić czymś innym. Chcą pokazać, że Boga chwali się pięknymi słowami, pięknym śpiewem, i to jest najważniejsze. Z aniołami, tak, pragnę śpiewać Ci. Pragnę śpiewać Ci najpiękniejszą pieśń. Z aniołami, tak, pragnę śpiewać Ci, bo święty. Jaki jest program? Będziemy grać utwory głównie kojarzone przez większość osób z utworami oazowymi, ale są to głównie utwory po moich aranżacjach, tak więc jest dużo pozmieniane w tych numerach, ale zachowane jakby takie trochę tradycje w nich. Są po prostu bardziej nowoczesne, bardziej myślę, wpadające aktualnie ludziom w ucho. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Mam nadzieję, że wszystkim Państwu, którzy to będą oglądali, że Państwo byli na koncercie, że widzieli sami i nic. Ja zawsze mówię, że nie lubię mówić, bo średnio mi to wychodzi, wolę śpiewać. Zaduszki to chyba dobra alternatywa dla Halloween. Powiem szczerze, że nawet się tym nie interesuje. A to dzisiaj, tak? Ponoć jest? Halloween dzisiaj i jutro i pojutrze niektórzy mają przedłużone. To znaczy się lepiej robi coś pozytywnego niż trzeba walczyć ze złem, prawda? Zło się wkrada w nasze życie, czasami nie potrafimy komuś podać kromki chleba czy podać dłoni. A to o to chodzi, żeby nie tylko walczyć z jakimś, może czymś nowym, co jest dla nas. Gdzieś tam przyszło z zagranicy. Nie trzeba się jakoś przez szczególnie jakoś zabawiać, czy może złościć na tych ludzi, którzy chcą inaczej spędzić. Może myślę, to jest też nasz problem, że myśmy coś zagubili. Może nasze te dwa święta wielkie, wszystkich świętych i Dzień Zadusznych, stał się zbyt bardziej surowy. Może trzeba pokazać ludziom, że w świętości i w życiu wiecznym chodzi o coś innego. Po co walczyć tylko i wyłącznie i mówić, coś jest złego? Po co wystawiać jakieś może złą atmosferę wokół tego? Może zrobić coś dobrego. Zaduszki jazzowe to jest coś dobrego. Więcej dobra. Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg uczy nas dobrych. I tacy mamy być. Święty jest Pan zastępu.